Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, wreszcie mogę zrobić test pojemności mojego magazynu energii. Mimo tego, że już około 2 miesiące jest to wszystko spięte w 20 kWh, to do tej pory nie miałem takiej okazji, może tak powiem, na sprawdzenie, żeby specjalnie ładować magazyn. Nie było sensu, a teraz akurat były dwa dni słoneczne, nie musiałem ładować elektryka, nie miałem dużych zużyć, także magazyn mi się naładował do pełna, a właśnie przyjechałem elektrykiem rozładowanym praktycznie do zera, już na kreskach przyjechałem. Tak było troszeczkę też wyliczone, czyli mogę sobie zrobić test pojemności magazynu ładując auto elektryczne, czyli dalej będę robił to, co robię, ale będę miał więcej troszeczkę, słuchajcie, wiedzy. Także dla Was, tych co nie wiedzą, mój magazyn energii składa się z baterii LiFePO4. Tutaj mamy 6 baterii LiFePO4, 25,6 V. Wszystkie baterie są po 100 amperogodzin. Spięte są szeregowo, później równolegle, żeby było 51,2 V. I tutaj w tych baterii jest 15 kWh. A tutaj dochodzi nam jedna bateria na 51,2 V, to jest 20 kWh. I tak to, słuchajcie, wygląda w tym układzie, spięte, tak jak mówiłem, równolegle, znaczy najpierw szeregowo, dwie czwórki, później równolegle. Dodatkowo baterie tutaj nie są balansowane pomiędzy sobą, bo nie ma takiej balansera w produkcji. Dlatego na stawę falownika, słuchajcie, mam pomiędzy 51 V a 54,5, żeby mi się nie zaczęły rozjeżdżać. A na bateriach to wygląda, że jest 56 i 54,4, bo falownik ma swoje po prostu tam przekłamanie w pomiarze, także trzeba z jednej i z drugiej strony, słuchajcie, na to patrzeć. I tak, teścik, tak jak mówiłem, tutaj mamy baterię, a przepuszczane wszystko będzie przez falownik Deja, 6-kW falownik, słuchajcie, Dejaka. I dzisiaj, jak zobaczyłem, że się naładował do pełna, faktycznie ograniczył, to tak było. W tym momencie, czyli na falowniku było 54 i chyba 7 albo 8, bo on tam jeszcze tak podbija i później spuszcza w dół. Wyłączyłem, bo tu jeszcze dodatkowo jest MPPT. Zaraz wam pokażę na zewnątrz, co jest z czego zasilane paneli. Czyli mamy MPPT trackera 60-amperowego, który dodatkowo jeszcze tutaj ładuje z dwóch paneli. Czyli odpiąłem jedną PV-kę, odpiąłem drugą PV-kę. Zrobiłem sobie zrzut ekranu, bo teraz mamy, słuchajcie, 19:45, a to było o 18:26. Zrobiłem sobie zrzut ekranu i wtedy z baterii było wyciągnięte 3,5 kWh, żebym później wiedział, ile poszło, słuchajcie, dalej, bo tutaj fajnie to wszystko nam daje, liczy, że jak dojdzie sieć albo inne rzeczy, to mnie tylko interesuje, co wyszło z baterii, czyli ile wyszło kWh z magazynu, słuchajcie, energii. Także tak, tutaj mamy załatwione, pojemność magazynu jest teoretycznie 20 kWh, praktycznie dowiem się dzisiaj, no jutro, bo to się będzie ładowało przez noc. I tak, słuchajcie, najpierw zapniemy ładowanie, żeby się to wszystko już ładowało, ale jeszcze mam z ciekawości mojej dla Was, znaczy Waszej, no nie wiem, kogo to ciekawi, to nie. Zobaczcie, 43 tysiące przejechane. Ja go kupiłem w styczniu, było 35. Także da się elektrykiem, który ma zasięg 100 km, jeździć i robić kilometry. Da się, oczywiście się da. Tutaj wiszczy. Teraz tak, a jeszcze wajcha. No i zobaczcie, zasięg 0. Wszędzie 0 piszczy. Także, opala. Lecimy, zaraz będzie o panelach. Dla tych, co nie wiedzą, co wiedzą, to sobie pewnie przewiną. Ładowarka zapięta na ustawiona na 10 amper, bo dla mnie to jest optymalnie, słuchajcie. Cym, 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 cym. Zapinamy, gada. Muras to krzycz. Zapięte. Pomrygał, czyli ładuje. I tak, ładowarka MPPT idzie z dwóch paneli po 400 W, także ma 800 W. Kierunek południowo-wschodni. Kiciuś spadnie zaraz, już cię ściągam. Ty jesteś rozbójnik normalnie. No, chodź. No, chodź. No chodź, 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 nie bój się. Opala! Oj, zaraz chmurek, będziesz czekał na ciebie cały czas. I tak, pod MPPT mamy właśnie dwa panele. Południowy zachód, kąt 85 stopni.
A pod falownik jest wpięte tutaj 6 paneli. To mamy, słuchajcie, o tak z perspektywy, 2,4 kW mamy. Tutaj jest kąt 55 stopni, kierunek południowo-wschodni, słuchajcie. Jedne i drugie są bifacjalne, także też coś daje tył, ale też większy amperaż mają. Także co? Leci 9,6 ampera. I ciśniemy. Gdzieś tu miałem nawet kartkę swego czasu, słuchajcie. O jest, jeszcze ona mi została. Całościowo wychodzi nam 2,46, no 2,5 kW nam... tak, 2,5 kW wychodzi i przy takim obciążeniu to mamy już moment... tu mamy 2,63, 150 W straty. Falownik sam z siebie generuje 50 W i plus to, co ładujemy, kolejne 100, czyli 150, ale to jest nieważne. Ważne jest finalnie, ile kilowatogodzin z niego wyjdzie przy tych nastawach, co wam właśnie pokazywałem. Jak będzie około 18 kilowatogodzin, będę bardzo zadowolony, bo baterie mi się nie rozjeżdżają, mimo tego, że nie ma pomiędzy nimi balanserów, a nie, że one nie mają balanserów, one w sobie mają wszystko tam, co mają mieć. I no i tyle, tak jest nastawione, także rozładowanie leci. I doszło dodatkowe obciążenie. Jedne testy skończone, na następne trzeba naładować. Także 300 W nam jeszcze doszło. W tym momencie wychodzi 2,8 kW. Dajcie sobie ładnie 56 amperków, także na spokojnie. Słuchajcie, to wszystko sobie leci. I już do tej pory mamy... O, tutaj widać, kiedy było dołączone, też skok jest energii. No i mamy już na tą chwilę, ile? Rozładowanie baterii 8,39, a było 3,5, także leci sobie bardzo fajnie. A no i przy okazji wam pokażę, jak tu leci rozładowanie z pojedynczej baterii, słuchajcie. Także było coś widać jeszcze przy okazji, tak nie będzie widać. Oj, nie da rękę normalnie, bo jakoś tak, pozaglądać. Tu leci 15 amper, o, sobie ładnie. I tak, z tego pierwszego zestawu z góry leci nam, no to można tutaj nawet, 13. Z drugiego zestawu leci nam 12,5. I z trzeciego nam leci 13. Także bardzo ładnie to się rozkłada. Tamta ma bliziutko do falownika, bo to po kawałek, to jednak tutaj mają troszeczkę dalej, ale bardzo fajnie to sobie pracuje. Niech się rozładowuje. Trzeba iść pomału spać, bo już 23. Tutaj bardzo fajnie sobie leci. Słuchajcie, 57 amper, także na spokojnie sobie leci. Ładowarkę wypnę już na noc, niech mi tutaj nie huczy. Zobaczmy, ile już kilowatogodzin wyciągnięte. Jak widzicie, o, tutaj słupeczki nam czerwone rosną, zużycie. I zobaczcie, o, mamy już z baterii 13 kilowatogodzin, także 9,5 kWh już jest wyciągnięta. Dobra, rozpinam i do jutra. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz. Witam. Także z rana już odpalone, kolektory powracane, żeby się woda w basenie grzała. I słuchajcie, no auto sobie wciągnęło 19 kWh. Także bardzo ładnie sobie wciągnęło, 6 godzin ładowanie. I co? Na pewno będzie rozładowany magazyn. Trzeba się to podliczyć, bo słonko wstało. To niech się ładuje, tak? Niech się ładuje, rozładowany do zera. No praktycznie zera, coś tam jeszcze z niej wyciąga, to zawsze będzie jakieś resztki wyciągać. A sieć ciągnie już
Wyciągnął 3-4 kWh, wyciągnęło z sieci jeszcze w międzyczasie. Dobra, ja jestem. Moment, ja tu podpalam aplikację. I dobra. Oj, wróć. Dawaj, tutaj. To było wczoraj, to jest, słuchajcie, dzisiaj. O, ciągło. Ciągło przez nockę, jeszcze ciągło, ciągło, ciągło. Także jak już mam dane, to tak. Tu już dajemy zasilanie. I idziemy, słuchajcie, w statystyki. Idziemy w statystyki. Tu sobie wejdziemy. Nie, oj, gdzie ja dałem, przeszło. Miesiąc mnie interesuje. Tutaj cyk, to powyrzucamy, to powyrzucamy. Tylko energia rozładowania nas interesuje. I zobaczcie, o, i tutaj mamy energię rozładowania. Tu taki słupek duży, ale to jest czasem tak, jak jest magazyn naładowany. Jeśli go z rana rozładuje, później przez dzień się naładuje, znowu się rozładuje, to się robią takie słupki. I tak, tutaj mamy tak, 15 kWh mamy wczoraj, 15,20, ale od tego trzeba odjąć 3,5. I tutaj mamy 8 kWh, także już to, słuchajcie, liczę, bo to tak w głowie to sobie można policzyć, ale już to liczę. I na szybko, słuchajcie, wyszło, że wyciągnąłem 19,7 kWh. No to powiem Wam, bardzo dobrze. Całą energię wyciągnąłem, czyli już wiem jedną rzecz, że jak przyjdzie sezon zimowy, tutaj muszę sobie przestawić na 52 V. Dobrze mówię. Follow mam ustawione na 51. Oj, przepraszam. Na 51, ustawię na 52, żeby trochę tej energii mi zostało w razie braku jakiegoś prądu, bo teraz to praktycznie czyszczę magazyn do zera. Tak wychodzi z aplikacji, słuchajcie. No i też, no, dzisiaj 8 kWh. A zobaczcie, gdzie ja tu mam kupione. A słuchajcie, o, jest 10,7. Tutaj jest kompletne, a tutaj jest 3,4. No to by wychodziło na wszystko. SPV-ka dopiero jest uruchomiona. No i tyle. Jak dla mnie, bardzo dobrze to się spisuje, zobaczcie. Te baterie ponad rok czasu, dwie są. Ta jeszcze nie ma roku, bo to jest październik. No, to jest świeża. Tutaj mamy już testy innych baterii po roku czasu, także Life Po 4 bardzo fajnie sobie radzi. Ogólnie, czy Life Po 4, czy litowe, jedne i drugie dadzą sobie radę, słuchajcie, bo tutaj w domu nie ma takich obciążeń, które by je, no, tak dociskały. To nie jest, tak mówię, z auta elektrycznego baterię, jak się założy, to ona tam ma taki wpierdziel w auto elektrycznym, że głowa boli. A tutaj, tutaj to ona sobie na luzie. Słuchajcie, lata i nic jej się kompletnie nie dzieje, odpoczywa, nic więcej. Także tak to wygląda. Magazyn wiem, że ma swoją pojemność, nawet za dużo z niego wyciągam. Ale teraz to można wyciągać, to się tam nic nie dzieje. Na zimę wiem, że sobie dół muszę troszeczkę podnieść. No i tyle. Jasna sprawa jest, magazyn energii. Daję radę, wyciągam ile wlezie. Także co? Idę do kolejnych testów. O, zapinam tutaj baterie. Niech się ładują i zabawa trwa dalej, a Wam się coś z tego przyda. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.